Dzisiaj będę oceniać gry w Robloxie. Najlepsze, dobre, średnie, słabe, kupa. O nie, to myśl, najgorsze będzie najsłabsze i lecimy. Uwaga, pierwsza gra to będzie Meep City, dajmy na to. Czy ja gram w Meep City kiedykolwiek? Średnie! O nie, zaczyna się źle. Dobra, kolejna gra, którą będziemy oceniać, to będzie Epic Minigames. W ogóle znacie grę... O nie, Adopt Me tu jest, dobra, to za chwilę. Dajmy na to Epic Minigames. Kto zna tą grę, ten naprawdę się zna. Epic Minigames, dajmy na... Średnio, ja w tą grę tak średnio gram, bo ale kiedyś się grało, co nie? Okej, teraz weźmy sobie ERLC. Nie wiem, co to za gra w ogóle, więc nie wiem, więc ją dam tu. Nie, no żartuję. Jeszcze, może jakoś. Tutaj nie wiem, może to jest dobra gra. Dobra, dam na średnie, bo coś kojarzę. To jest chyba. A, już wiem, co to jest za gra. Dobra, na średnie dam, bo nie. No tak średnio lubię. Oczywiście to jest moja opinia. Nie piszcie, że wy wolicie inne, bo wiecie, ja też wolę inne. No i w ogóle to jest moja opinia, tylko co nie. Ja nie wiem, co ja mówię w ogóle. Dobra, zacznijmy. Piggy. Bardzo fajna gra. Lubię ją całkiem. Natomiast czy ona zasługuje gdzieś więcej niż najlepsze? Dobre, dam dobre, bo długo w nią grałem, lubię Piggy, całkiem spoko gra. Dobra, teraz kolejne to będzie Natural Disaster. Kto zna Natural Disaster, pisze jeden. Ja bym dał to na... Nie. Dałbym to na dobre. Dobra gra, fajna, ja ją lubię, bo to ona była bardzo dawno temu. Dobra, kolejna gra, którą by tutaj wybrać? Weźmiemy odtąd będzie lecieć, albo odtąd. Spider. Okej, nie wiem, czy znacie tę grę, ale to była gra, której nikt nie update'ował od grudnia. Aha, co to jest? Tutaj pająk was gonił, co nie? I musieliście przed nim uciekać i nikt jej nie zupdate'ował w ogóle. Ona nie miała żadnego update'u. O nie. Dobra, jaką ocenę dać tej grze? Chyba już wiem, co dać. Przez to, że nie masz żadnych update'ów, co nie? Ale nubek się ma. Pomocy! Nie! Pojęcie zjada. Przestań pająku. Dobra, zjadł mnie. Tą grę dałbym, wiecie gdzie? Słabe, kupa, dałbym to na kupa. Dlaczego? Bo tu nie było żadnego update'u od jakiegoś grudnia. I w ogóle to była tylko jedna mapa, więc słabe daje. A normalnie dałbym dobre, gdyby, wiecie, były update'y, ale nie ma żadnych, więc kupa. O fuj, od tej gry śmierdzi. Dobra, kolejna gra. Dajmy na to tutaj Murder Mystery. Uwaga, Murder Mystery dałbym, myślę, że... O Jezu, jakie to jest ciężkie do wyboru. W Murder Mystery się rzuca nożami i się gra w ogóle, wiecie, o co chodzi. Wy znacie tą grę chyba? Chyba każdy ją zna. Dobra, dajmy to na dobre, wiecie? Dlaczego nie słabe, nie jest średnie? Bo tak, bo ono fajnie się gra. Dobra, kolejne. Arsenal. O nie, tej gry dużo osób nienawidzi i dużo kocha. Dobra, czy kupa? Kupa, bo mają słabe bronie. Fajne bronie mają. Kupa bym dał, dlatego że... A nie wiem, nie dałbym kupa. Słabe też bym nie dał. Średnie... Wiecie, średnie dlatego, że ta gra... Nie wiem w sumie, nie widać swoich skinów chyba, których się kupuje, chociaż widać. Dobra, nie wiem, daję to na dobre, lubię Arsenal. Arsenal jest spoko, nie wiem dlaczego, ale daję to na dobre. Chociaż niektórzy tej gry nienawidzą. Mad City, okej. Tutaj pewnie milion osób mnie skejtuje, ale muszę dać tą grę na słabe. Tak, ponieważ wolę Jaybreaka, to jest moja odpowiedź. Pamiętajcie, że to moja opinia. Jeśli komuś się nie podoba, to niech mnie napisze Fireout Nubek w komentarzu. Dobra, kolejna rzecz. Niech napisze Fireout Nubek, jak wam się podoba. Roblox Uno, nie podoba opinia. O, jest, dobra. Roblox Uno, słabe czy kupa? Nie dam na pewno średnie, nie lubię Uno. Dlaczego? Nie wiem, tak po prostu. No nie lubię Uno, no. Czyż Uno jest takie nudne dla mnie, nie wiem. Dobra, daję słabe. Słabe, bo nie lubię Uno. O Jezu, nic jeszcze nie ma w najlepsze i jest tylko jedna kupa. Dobra, chodzimy dalej. Okej, mamy Friday Night Funkin. Tu pewnie mnie każdy hejtuje teraz. Pewnie mi każdy hejtuje za ten wybór. Okej. Dlaczego kupa? Kupa dlatego, ta gra po prostu jest... Nie, kupa nie. Słabe, dlatego, że ta gra ma skopiowane muzyczki, ale w sumie może kopiować. Dobra, to nie jest słabe. Okej, średnie dlatego, że... No nie wiem, po prostu jestem słaby Friday Night Funkin. Nie no, gra jest spoko, ale jest ściągnięta, więc nie mogę nic więcej dać. No nie jest kreatywna, ale w sumie, czy dobre? Kurczę, lubię grać w Friday Night Funkin Roblox. Dobra, daję dobre. Daję dobre, bo w sumie lubię Friday Night Funkin Roblox. Jednak odwołuję to. Dobra, kolejna gra, Road to Grumpy. Dobra, ta gra była kiedyś tutaj. Kiedyś w moim sercu. Ale oni nie robili tak długo update'u, że po prostu, no te update'y były słabe. Po prostu ta gra mi się znudziła, więc daję ją na słabe. Albo średnie. Średnie, no nie mogę hejtować gier. Gry są takie fajne na Robloxie. Dobra, kolejne. O, weźmy sobie teraz to.
Pet Simulator, to mnie ciekawi, dobra. Pet Simulator, czyli gra, która tu nie jest update'owana, została zhejtowana przez wszystkich. Daję ją, kiedyś bym dał tutaj, naprawdę. Kiedyś bym dał, o tu. Ale jako, że tutaj nie było żadnych update'ów, nic, to daję to do kupa. Ale podobno ma wyjść Pet Simulator 3, czyli się to? Czyli się to? Ja nie wiem, zobaczymy, bo jest taki licznik w Pet Simulatorze, że 3 dni, 1 godzina, 17 minut i 48 sekund do czegoś, do powstania, nie wiem. Pet Simulator 2, 3, nie wiem co to będzie, ja jestem ciekaw, może wrócą stare czasy Pet Simulator, nie wiem czy ktoś widział jak grałem w Pet Simulator, ale kiedyś dużo nerdziłem, na przykład te pety mówią wszystko o sobie. 60 milionów, ja nie wiem co to jest, dobra. Dlatego tej aplikacji dam kupę na razie, ale pewnie ona wskoczy tutaj po update'cie, co nie? Zobaczymy, no nie mogę dać, ale w sumie sen, dobra, zostawiam to na razie. Czekamy na update w Pet Simulatorze, dobra. Kolejna rzecz, Brookhaven, nie, to odtąd. Zombie Attack, Zombie Attack. Ta gra dla mnie jest słaba, nie wiem co to jest za gra w ogóle, zapomniałem. Się chyba strzelał w zombie, ale nie jestem pewien, no słaba ta gra dla mnie jest. Dlaczego? Bo nie pamiętam co to było w ogóle. Dobra, kolejne, White West. Okej, ta gra jest dobra, ja ją lubię. Nie wiem czy wy w ogóle znacie White West, a tam siedzi na koniach, no dla mnie ona jest świetna. Nie wiem dlaczego, ona jest taka pusaska. Normalnie bym sobie teraz w nią pograł, ale nie chce mi się. Dobra, okej, to tutaj jest w dobre idzie. Okej, teraz Break In. Break In to była gra, która powinna trafić tutaj. Przez to, że, nie wiem, żartuję. Że powinna trafić do najlepszych, nie wiem, żartuję. Średnia, dlaczego? Bo to jest story, nie da się w nią za długo grać. Tylko się gra raz i tyle, chyba, że jakieś update'y były. No, 2-3 razy max, więc średnia. Dobra, kolejne Zbudujesz na skarby. Bardzo dobra gra, dla jedno dobrej. Nie najlepszej, bo nie gram często, ale mi się podoba, ja lubię tą grę bardzo. Fajnie się buduje statki i w ogóle wszystko. W ogóle jest równo z Arsenalem, co nie? Ja cię kręcę, okej. Horrific Housing, tutaj chyba było słabe, wiecie? Ja tej gry nie lubię, więc dam na słabe. Nie wiem, może ktoś lubi, może nie. Możecie napisać Fireout Nubek, jak wam się nie podoba. Kolejna gra, Tower of Hell. Najbardziej wkurzająca gra na świecie. Spadam tam co sekundę, co nie? Spadam tam co sekundę, ale w sumie dam tutaj średnie, bo czasem mi się udało dojść do końca, może raz w życiu. Może raz na pół roku. Dobra, Tower Defense, dobra gra. To jest bardzo fajna gra. Ja lubię tą grę, dlaczego? Bo grałem w nią całe dnie, całe wakacje, wszystko. Była kiedyś dla mnie koksem, teraz oczywiście jest pewnie tutaj gdzieś, ale dam ją tutaj. Albo sentyment, co nie? Dobra, Noob Army Tycoon. Okej, na to czekałem. Noob Army Tycoon, czyli gra, która była przez chwilę, więc daję ją na średnią. W sumie to na nią nie czekałem. Dobra, teraz tak, mamy 4 najpopularniejsze gry. Chyba teraz w Robloxie? Nie, najpopularniejszy Retail Tycoon. Retail Tycoon jest tak wysoko? Dobra, to Retail Tycoon daje do dobrych. Retail Tycoon do dobrych, dobra. Kolejne to robimy Jailbreak Adopt Me. Dobra, zaczynamy od Jailbreaka. Albo od Bloxburga, let's go. Bloxburg, co sądzę o Bloxburgu? Bloxburg niestety, ale przez to, że tam jest aktualizacja na raz na pół roku, to niestety jak za te 25 Robuxów, to ta gra jest bardzo średnia. Ale jest fajne jest budowanie domków. Chociaż w sumie dobra. On przez to budowanie domków tylko. On ma zarąbiste budowanie domków. Uwielbiam budować domki. Teraz przechodzimy do kolejnej gry. Jailbreak, o Jezu, Jailbreak. Pamiętacie to czas Fireout Jailbreak? Fireout Jailbreak, czy jest tutaj to? Czemu jestem na koncie Simona? Co jest? Dobra, nieważne. Fireout tutaj. Film, który stworzył mój kanał. Jailbreak, odcinek pierwszy. Chce mi się płakać. Tutaj Jailbreak trzeci, Jailbreak piąty. No po prostu, dobra, Jailbreak. Najlepsza gra dotychczas, naprawdę. Jailbreak to jest taka kozacka gra, mimo że w nią dużo nie gram teraz. To i tak, o, kozacka. Jailbreak jest kozacki, bo stworzył mój kanał. Tutaj nagrywałem ciągle Jailbreaka. Jailbreak sam. Więc to było kozackie. Dobra, kolejne. Adopt Me. Uwaga, ta gra jest spoko. Ale czy jest najlepsza? Nie wiem, w ogóle ona jest tak popularna, a teraz Brookhaven ją zaczął nawalać i przez to spadła jej popularność, co nie? Ale w ogóle spadła jej o połowę, a Brookhaven ją... Nie, no dobra, Brookhaven naprawdę rozwalił Adopt Me niestety, albo stety, albo fajnie, nie wiem w sumie. Fajnie, bo ja lubię Brookhaven. Ale za chwilę pokażę, czy lubię, czy nie. Czy Adopt Me jest spoko? Adopt Me dużo jest skamerów, ale dam to na średnie. Albo na dobre. Dobre, bo ona jest taka sławna i też dlatego, że tutaj, no, udało im się jednak. No, fajną grafikę mają. Skoro im się udało, to trzeba im dać dobre, co nie? Ale w sumie, jak ja oceniam, to średnie lub dobre. No, dobre, dam dobre. Dobra, kolejne. Teraz na to, na co wszyscy czekali. Brookhaven. Szczerze, dobra, przykro mi. Przykro mi, Brookhaven. Przykro mi. Dobra, czekaj, jeszcze zaspamuję.
Zaspamuję. Nie, no żartowałem. Jezu. Dobra, sorry za moje żarty, ale daję to. Ta gra dzięki niej udało naprawdę mi się dużo widzów, żeby nowych widzów przyszło na kanał. Dlatego daję to na najlepsze od jakiegoś czasu. Po prostu ta gra jest stworzona przez prostego pana dewelopera, który myślał, że jego gra nie zdobędzie w ogóle osób, co nie. Robił sobie ją z pasji i nagle pum, 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 pum. Gra jest najpopularniejsza. Ten pan nawet nie wie, co się dzieje. On robił ją tylko z pasji i jest teraz najpopularniejsza. Robił też jakieś inne gry w tym klimacie. I nie wiem, ta gra jest po prostu fajna. I jakimś cudem przebiła do mnie wszystko. Dobra, więc to jest moja trial lista. Możecie napisać Fire Road numer, jak wam się nie podoba. Możecie napisać Fire Road Pro, jak wam się podoba. No i ja będę kończyć. Dzięki wszystkim za oglądanie. Siema. No i pa, pa.